Angelika Bednarska, dzień dobry. Po prawdziwie letnim weekendzie czeka nas sporo zmian w pogodzie. Zrobi się chłodno, miejscami deszczowo i też wietrznie. Zapraszam na szczegóły. Nadchodzący wieczór na południu oraz w części wschodniej upłynie z dość dynamiczną pogodą. Właśnie w tych częściach kraju front atmosferyczny przyniesie sporo deszczowych chmur i burze, podczas których prędkość wiatru wzrośnie nawet do 70 km na godzinę, a opady chwilami będą bardzo intensywne, w granicach od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy burze powoli zaczną zanikać, ale padać nadal będzie i to na przeważającym obszarze. To już ostatnia tak ciepła noc w tym tygodniu, z temperaturą nawet 16-17 stopni w części południowo-wschodniej. Chłodniej będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim, tutaj maksymalnie 12 stopni Celsjusza. A jutro Polska podzieli się na bardzo pogodne, słoneczne południe i też deszczową północ. Dodatkowo w godzinach popołudniowych w wielu miejscach uaktywnią się komórki burzowe. Synoptycy ostrzegają, podmuchy wiatru na wybrzeżu wzrosną nawet do 100 km na godzinę, a na Bałtyku niewykluczony jest sztorm. Na termometrach już znacznie niższe wartości, bo do kraju napływa chłodne powietrze polarno-morskie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 18 do 22 stopni w Lublinie. A spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Nadchodząca noc na Kujawach będzie pochmurna i też mokra. O poranku temperatura oscylować będzie w granicach od 14 do 15 stopni w Brodnicy oraz w Grudziądzu. A jutro przez cały dzień nad województwem oddziaływał będzie chłodny front atmosferyczny. Przyniesie on sporo chmur, a także opady deszczu, a w drugiej części dnia niewykluczone są również lokalne burze. Na termometrach rześkie wartości od 18 do 20 stopni. Miomet będzie niekorzystny, a ciśnienie zacznie powoli wzrastać. Jutro barometry wskażą 1000 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie i zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia. Bye.